Witam Państwa ponownie w programie Rozplątać za nogami. Naszymi gośćmi w drugiej części programu będą znani politycy. Zapraszamy również tych z Państwa, którzy chcieliby otworzyć przed nami swoje serca, porozmawiać na często nurtujące i ciekawe tematy, albo spróbować rozwiązać to, co do tej pory było nierozwiązane. Tutaj wszystko się może wydarzyć. Dzień dobry Panu, Panie redaktorze. Dzień dobry Pani Flo. Dzień dobry wszystkim telewizorom. Cyk i mamy niespodziankę. Panie Florciu, co Pani tu uskutecznia? Zapraszam. Obiecał Pan, że mnie zaprosi? No to jestem. Drogi Panie redaktorze Ksawcie, mnie tu się rozchodzi o to, żeby cały świat się dowiedział o mojej robocie. Ja, to szanowne Państwo, pewnie nie wiecie, ale mam mowa w Riesingu i to jest moje jedyne źródło utrzymania. Źródło. Muszę znaleźć kąty, saty, satysfakcji, a ile muszę się nalatać z tym, żeby nie było zapomnienia w tej mojej robocie? Panie Kraciu, no może już, naprawdę, może już wystarczy wodki, żeby tu widzów i... Redaktorze kochany! To takie nieeleganckie tak mi przerywać! Nieeleganckie się mówi! Przecie mówię nieeleganckie! Nieeleganckie, powiem. Zapomniała! Dzień dobry, witam. W dzisiejszych czasach trzeba być ostrożnym, bo nigdy jest nie wiadome, co jeden z drugim przyniosło ze sobą na rękach. Ja tu, szanowne Państwo, tyram jak murzyn. A ty po co jak do obory? Nawet budą nie retro. Pani kochana, tylko nie murzyn, nie murzyn. Nie wolno obrażać czarnej rasy. Zasadniczo to Afroamerykanie. No tak ustalono w Brukseli, tego się należy trzymać. No, a ja pamiętam taki wierszyk ze szkoły. Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka. A toczy się tak. Szkoda, że czarny Bambo wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. No to co? To myśmy go obrażali? Tego murzynka? Nie. O, staranie boskie! Z tą obronnością wszelaką! A to co ja upiekę dzieciom, jak nie murzynka? Może Afroamerykanina? To się w głowie nie pomieści! A może to nie prawda? A może pan Cygani? Proszę pani, tak nie można. No, a co ja takiego powiedziała? Po pierwsze, Primo, nie ma już Cyganów, tylko Romowi. A po drugie, Pimo, nie wiadomo, czy nie ma kogo, to jednym okiem patrzy, a drugim słucha. A potem do niej się dziewczyna. A to może na złodzieja? Nie można mówić złodziej, bo to go za bardzo stresuje. No może ja już nie będę tak mówić, murzyn i cygan, murzyn i cygan. Panie Florciu, dobra, Panie Florciu, kochana, już chcielibyśmy porozmawiać z naszymi gośćmi. Murzyn i cygan, murzyn i cygan. Już. Kulturalnie, tu. Pani sprawdzi, czy pani za drzwiami nie ma. Co ja mam z tą kobietą? Naprawdę. Szok. To jest szok. Co skłoniło panów do wzięcia udziału w naszym programie, panowie? O czym chcielibyście porozmawiać i co przekazać widzom w tym pięknym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia? Może najpierw poprosimy lidera partii Białko i Suplementy Tadeusza Mądrego. Panie redaktorze, szanowni widzowie, po pierwsze, Primo, chcę prosić o zapisywanie się do naszej partii. Tylko nasze ugrupowanie może zadbać o każdego obywatela. W każdej sytuacji, w zdrowiu i chorobie, w biedzie, a szczególnie w bogactwie. Na dobre i na złe zawsze liczymy na was. A po drugie, Primo, chciałbym się dowiedzieć od obecnego pana obecnego, co to się dzieje z tą polską złotówką? Dlaczego taka wysoka ta inflacja? Czy ceny ciągle rosną i rosną?
Panie redaktorze, moja partia, dobrze lepiej, najlepiej, ma zasadniczo inny pogląd na tę sprawę. Szanowny kolego, zasadniczo nie poleciłbym nikomu tej pańskiej drogi, bo zasadniczo nie warto. Można pomylić te drogi i nazad nie wróci. A jeżeli się już rozchodzi o tę inflację, to nie jest aż tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Bo trzeba chodzić do sklepu tak jak ja co dzień chodzę i się przekonać. Przecież to najpierw płace wzrosły do góry, a potem ceny. Inflacja zasadniczo wzrosła trochę. Można by ją było na przykład porównać do takiej góry, która ma taki stromy stok, a potem jest płaskowóz. No kto miał geografię w szkole, to wie, co to płaskowóz. Daleko, wysoko i płasko. Ale przecież stopa życiowa spadła na łeb, na szyję. I tu się z panem nie zgodzę. Naszą stopą życiową zasadniczo dorównujemy Bogu. No, u których to ostatnio stopy życiowe nieznacznie spadło. No niedługo się zrównamy. Witam panie dyrektorze. Kłaniam się. Witam w studio. Witam państwa przed telewizorami. Korzystna zmiana, zapraszam sobie siąść. Tu miejsce dla toregu nie też jest. Tu w toregu nie posadzić. O, proszę. No, nic się nie szkodzi, to za to spóźnienie nie szkodzi. Szkodzi, że maliśmy właściwie na pani. No. Moi drodzy, przedstawiam państwu nasza gościa. Polityczka. Obecnie ministra do spraw kobiet. Pani Aldona Zadziorna. Pani Aldona reprezentuje ugrupowanie Moda na sukces, drodzy państwo. Tak jest. Pani Aldono, w studiu poruszaliśmy już tutaj różne tematy. Co chciałaby pani powiedzieć naszym rodakom w radosnym czasie Świąt Bożego Narodzenia? Otóż właśnie dlatego tu przyszłam, żeby powiedzieć wszystkim, że kobiety są dyskryminowane, nie mają żadnych praw, które im się bezdyskusyjnie należą i już. A jak jest to prawda, jak pani mówi? O prawach do decydowania o sobie. No dobra, no, ale do czegoż to zabrania się kobietom? Tak sobie pozwolę na to. Nie wolno nam palić produktów tytoniowych, byle gdzie pić produktów procentowych, pomagać publicznie poza małżeńską po północy. No istna dyskryminacja. Proszę pani, na podstawie artykułu 27, ustęp 3, rozdział 34, 5 akapit stwierdzam, że pomiędzy nami zasadniczo jest zbyt duża różnica płci, aby móc zrozumieć istotę pani problemu. No i chociaż to moje nazwisko świadczy o mojej inteligencji, ale tym razem nie wiem, co zrobić. No jak pani pomóc? Jestem bezradny. No a może po prostu trzeba wyjść na ulicę i głośno wołać i wyzwalać się z tego jarzma. Co jest? Najmocniej, przepraszam, z ministerstwa. Przecież telewizja. Ale gdzie pan jest? Tak, słucham. No witam pana, panie pośle. Jak tam zdrówki? A, dziękuję. Co robię? A, jestem... Studio telewizyjne, zostałem zaproszony do programu. Tak, jest też zasadniczo pan Tadeusz Mądry. No i tam minister Zadziorna. Tak, ta sama. Tam w wieku poprodukcyjnym i poreprodukcyjnym. No tak, z jednej partii chleb jadłam. Z tęczową plagą? Nie, to inna. Tamta to Marianna Zadziorna. Oczywiście, że pamiętam. Ta Zadziorna, to wie pan, z niejednego łóżka chleb jadła. No tak, ona czasami opowiada, że czuje się jak Marianna. Kiedy idzie jak Marian? Na co pan zaprasza? Na marsz? A ile kosztował? Będzie za dyma? Nie, to nie dla mnie.
To do widzenia, panie proszę, udanego marszu. Możemy już wrócić? Tak, tak. Znaczy, ja to z pana... A! Wracając do problemu pani Zadziornej, to mam taki pomysł. Zamiast wychodzić na ulicę i krzyczeć, no pani Aldonie trzeba dać jakiś wzór do naśladowania. Kobietę, która jest mądra, uczciwa i pracowita. Panie redaktorze, to poczekajcie chwilę. To może zaprośmy tą panią sprzątaczkę, jak jej tam Florcie zdaje się. Może ona wyzwoli panią Zadziorną z pęd dyskryminacji. To państwo jesteście pewni? Oczywiście. Proszę. Pani Florencjo, pani Florentino. Zapraszam do studia tym razem. Ale nie... Proszę. Ale tym razem bez mopa. Bez mopa. Tu, tu, co? Tu. Bez mopa. Państwo chcieli porozmawiać. Na państwa życzenie. Proszę. Pani Florentino, no niech pani opowie nam tutaj obecnym w studio i telewidzą, no oraz tej nieszczęśliwej kobiecie, ministrze Aldonie, no swojej ciężkiej, systematycznej pracy. To przecież pani wykonuje z wielką radością. No niech wyrwie pani tą nieszczęsną wokół dyskryminację. Proszę bardzo, z największą przyjemnością. Panie i panowie, jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce. Jak pracuje brudzą, jak nocują brudzą, jak się nudzą, brudzą najwięcej. Jak one te ludzie wstydu nie mają, że też na mnie oglądać to padło. Po hotelach się chcą, pornografię uprawiają. I ja wiem wszystko, to nijdzie każde jedne prześcieradło. Jak one te ludzie, co chcą zrobić lepiej, nie pomyślą, ile przytem się nabrudzi, tylko w ciuszkach czytają. Widzę taki plebie. Ja tam w ogóle nie rozumiem takich ludzi. Ja jestem człowiek i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem. A przecież jeden z drugim rewolucji ruch. Tylko potem posprzątaj po sobie. Słowicie się, słowicie się. Jak tak patrzę na panią i słucham pani, to aż zazdroszczę. Tyle radości daje pani praca, a przecież to ciężka praca. I może nawet trochę niewdzięczna tak sprzątać, pokryć. Już sama nie wiem, czy to magia świąt, czy może pani osobowość sprawiaje, że muszę się chyba nad sobą zastanowić i nad tą całą dyskryminacją. Co prawda, prawda, zmiany na lepsze. Najlepiej zacząć od siebie. O, to już dziękujemy już losie. A to kto ma zabrać? Kto to ma zabrać? No, powiedz. Kobieta. Tak. O, 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 o,
przepraszam za spóźnienie, ale zatrzymały mnie bieżące sprawy. Spotkanie z Radą Przewodnicką. Na tym spotkaniu same problemy z dziurawymi drogami. To z jakim problemem pan przyszedł dzisiaj do studia w takim układzie? Nie będę was tu zanudzał drobnymi problemami, bo te to rozwiązuję sam. Ale przyszedłem z rewolucyjnym, proekologicznym rozwiązaniem, który zmieniłby całą naszą gminę i styl życia mieszkańców wszystkich. Rewolucyjny, bo nikt nie wymyślał większego. I pomyślałbym to, że w Polsce mamy wójtów, której mądrość przewyższa rządzący świat. Mów pan, coś takiego wymyśli. Umieramy z ciekawości. Mój pomysł polega na ekologii. Co z tego, że nie wrzucamy do pobliskich baryj śmieci? Nie wypuszczamy ścieków do pobliskich potoków, ale oddychamy pełnym spalinami powietrzem. Ko każdego domu stoi po kilka samochodów, które jeżdżą tam i z powrotem nie wiadomo za czym. Jak tego słucham, to mam takie myśli, że boję się tego powtórzyć na głos. No to jaki jest problem? Trzeba się przeszedł na samochody elektryczne. To jest nowy, wcale nie rewolucyjny trend. Ale kogo na to stać? Taki samochód nie kupi za kilka tysięcy. A czy one takie ekologiczne do końca? Są różne zdania na ten temat. Panie wójcie, to proszę nam zdradzić ten pomysł w takim razie. Tak, proszę nas zapoznać z pana rewolucją. Chciałbym pokryć całą gminę siecią tramwajową. No brawo, wójcie. No czegoś takiego nikt zdrowy na umyśle nie wymyślił. Tramwaje na wsi? No coś niebywałego. No to może jeszcze prąda strumyku. Ale proszę państwa, ale proszę, pozwólmy panu wójtowi zdradzić szczegóły tego planu. No może on nie jest taką czystą abstrakcją jak dostęp do morza dla Małopola. Chciałbym ułożyć na wszystkich drogach gminy tory tramwajowe, po których jeździłyby tramwaje. Które przewoziłyby ludzi do centrum, do szkoły, do gminy, do sklepów, do kościoła, do szkoły. Przejazdy byłyby bezpłatne. A przeznaczylibyśmy na nie pieniądze, które byłyby na załataniu dziur w drogach. Ale przecież tramwaj pod górę nie wjeździ. Górę można ominąć. Zresztą, albo wykopać tunel. Zresztą na terenie gminy jest kilkadziesiąt koparek. Nie będzie problemu. Mieszkańcom się to raczej nie spodoba. Bo będą musieli chodzić do przystanków na nogach. O tym też pomyślałem. Chodzi się raczej na nogach. Ale można skorzystać z hulajnog elektrycznych, które będą za darmo. Albo skorzystać z tych bezpłatnych samochodów, autobusów. Aktywność ludzi to zdrowie. Zmniejszą się kolejki do rehabilitacji. Zresztą nie widzę aktywności ludzi na wsi. Odeszli od pola, bo się nic nie opłaca. Porzucili grabie, motyki, widły, łopaty, a przeszli na kijki. Coraz to większe kolejki są z tymi kijkami. To dojście do przystanku będzie z podwójną korzyścią. Przyjemne ze zdrowy. A co z prywatnymi samochodami, które stoją na podwórkach? No przecież po to lotnisku nie da się jeździć.
Są dwa wyjścia. Sprzedać albo skorzystać z parkingu piętrowego czy drodze wojewódzkiej. Ale przecież człowiek nie posiadający samochodu nie ma możliwości uprawiania turystyki z rodziną. Tu nie wystarczy komunikacja publiczna. Zresztą nie wszędzie da się dojechać. Brak własnego samochodu to nie problem. Wiecie, ile kosztuje? Utrzymanie opony, paliwo, opłaty. Mój sąsiad Atek ma zamiar uruchomić wypożyczanie samochodu. Jadąc na wakacje, można wypożyczyć piękną limuzynę, a nie jechać swoim starym gadem, który w każdej chwili się może zepsuć. Widzę, że ma pan to wszystko przemyślane. Znaczy, na pierwsze wrażenie pomysł wydaje się abstrakcyjny. No, może by tak puścić obcy kapitał, żeby co to mówić. Obcy nam nie potrzebni. My czasem po polsku nie możemy się dogadać. Widzę, panie wójcie, że panu się to uda. Zasadniczo nie ma takiej możliwości, aby było coś niemożliwe. Taka możliwość jest niemożliwa. Wie pan, jakby się tak cofnąć do tyłu, o te parę lat, no, do jedynej słusznej epoki, to różne rzeczy się robiło. Może i teraz się da? Jak nie ma poparcia, to się nie da. I w tym punkcie całkowicie zgadzam się z panem Obezdanem. My to robimy tak. Jak przepisy prawne takie nieżyciowe, to można zrobić wiele rzeczy. Zdziwiłby się pan, jak wiele. Myślę, że panu uda się plan zrealizować. Muszę przyznać, że sam bym lepiej tego nie wymyślił. Panie wójcie, to czego pan tak naprawdę oczekuje od nas zgromadzonych tutaj w studiu? Panie redaktorze, za pośrednictwem pana programu mam nadzieję, że z moim pomysłem zapozna się cała Polska. A wśród panów posłów mam nadzieję, że mój pomysł zaakceptują. I mam nadzieję, że uzyskam wsparcie. Przyznam, że zainteresował mnie pomysł pana wójta. Kiedyś byłam ważną postacią w Ministerstwie Środowiska i mam tam wielu przyjaciół. I pamiętam, że tego typu innowacje cieszyły się poparciem i znajdowały się na to fundusze. Postaram się rozeznać sprawę i pomóc. Pomysł ciekawy, choć wywoła na pewno wiele kontrowersji. I dla wielu będzie jak Fata Morgana. No bo kto to widział, żeby na wsi kursowały tramwaje? No ale jeżeli mamy pomóc, no to musimy działać szybko, żeby zdążyć przed 1 kwietnia. Bo niektórzy pomyślą, że to żart na prymatki. Dziękuję państwu bardzo za piękną, merytoryczną dyskusję. A państwa zapraszam do wspólnego kolędowania. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że to lekcja było wygodne. Dziękuję. Mam nadzieję, że to lekcja. Kolędujmy.